Tego, że dużo, dużo mówi, ale też potrafi dużo, dużo zrobić na boisku. Dzisiaj trzy bramki już dla Buena Vista. Wymarzony debiut. Rafał, odpocznij sobie chwilkę, wejdziesz na chwilę, za chwilę świeży i znowu coś tam ukujesz. I rozpoczynają kolejną akcję. Przymierzył teraz zawodnik. 6. Arkadiusz Tomczak. I mamy już 5 do 0. Komarnie. Było słońce, to takich nie było, a teraz... Jasne, kurwa. Ała. A ja kurwa w sandałkach nie grałem. Maciej Przepierzyński, Rafał Krajczyński. Ale tym razem chciał zaliczyć asystę, żeby potem mu w przerwie nie mówili, że samolub, że egoista. Rafał taki nie jest, tylko czasami. No właśnie. Kurde, ja zawsze w sobie zapomniałem. Kurwa, ale spędzi mnie. Jeszcze no, pracuje dzisiaj w szkodliwych warunkach, ale co zrobić? Trzeba wytrzymać. Nie wiem, czy to dzisiaj wychcone będziemy mieli wszystkie bramki, bo to nie był ten Tomasz Kowalski, który normalnie przyjmował piłkę, a ta 2 metry przeważnie z tego wychodziła klepka. Bartosz Werno, nie ma już śladu po kontuzji, ale coś tam jednak łapie się za nogę. I teraz szansa, nie ma bramki. Cieszy się tam Mikołaj w bramce, czyste konto chce dzisiaj zachować. Moje, wyskoczył w powietrze, ale piłka w jego rękach. A o 18.30 mecz numer 3, Eurax FC Psarskie, 19.15, Castilla, Śremscy Fanatycy, 20, Eureka Master Gres i godzina 20.45. Eko partner Casablanca. To jeszcze przed nami. 4 mecze jeszcze przed nami pełne i ten tutaj trwający. A komary to chyba dzisiaj nas zjedzą żywcem. Rafał Kraczyński, Maciej Przepierzyński. I ładuj, mówi Tomek, ale odpalił, ale nie ten magazynek. Miał odpalić jak z armaty, a strzelił jak... No nie wiem z czego. Sami to powiecie. Teraz Maciej Przepierzyński odzyska piłkę. Szybko poda do Rafała. Rafał jest sam na sam z bramkarzem. Który to już dzisiaj raz? Co zrobi? Ciach! Minął go. I na winie obrońcę. Nie tak jest. Rafał, show. Rafał Krajczyński, show. Piąta bramka Rafała dzisiaj. Dobrze mówię, panie Rafale, piąta? No nie liczę. No skromny jak zwykle Rafał Krajczyński. Na pewno gdzieś tam sobie to wszystko odnotowuje w swojej głowie. 7-0. Ja zaraz sprawdzę faktycznie, czy to jest piąta bramka Rafała. Postawa.
Teraz troszkę braki techniczne, nie chodziło się na treningi wszystkie w trampkarzach. No i teraz piłka ucieka. Jak dobrze, jak źle, piłka dla Active Zol. Druga piłka na boisko. Nie. Takie były słowa piosenki. A przypomnę, w pierwszym meczu Active Sport pokonał 6-3 pomoc drogową Bartkowiak i został samotnym liderem. 15 punktów na koncie Active Sport, 12 ma pomoc drogowa Bartkowiak. Tomasz Kowalski, no zgasił tą piłkę fenomenalnie. Nie wiem, gdzie kupił ten klej do tych butów, ale to nie był ten Tomasz Kowalski, który normalnie przyjmował piłkę, a ta 2 metry przeważnie z tego wychodziła klepka. Bartosz Werno nie ma już śladu po kontuzji, ale coś tam jednak łapie się za nogę. Te braki techniczne, nie chodziło się na treningi wszystkie w trampkarzach. No i teraz piłka ucieka. Jak dobrze, jak źle, piłka dla Active Zol. Druga piłka na boisko. Tańczący z aktywami, czyli Rafał Graczyński, zatańczył w polu karnym. No ma dzisiaj dzień konia ten zawodnik. Nie wiem, która to jest, 7 bramka bodajże Rafała. 9-0 w tej chwili. 9-0 prowadzi Buena Vista. Dobrze mówię, panie sędzio, 9-0, nic mi nie umknęło? Bardzo dobrze. 9-0. 7 bramek Rafała, a 9-0 prowadzi Buena Vista i ma pierwsze 3 punkty, już może sobie dopisać. Będzie miała na koncie 4 oczka. Zobaczę zaraz tabelę, jak to wygląda, czy ma szansę tam kogoś wyprzedzić. 3 punkty ma Castilla, 4 Eureka, także jest szansa, że Buena Vista dzisiaj wyskoczy ze strefy spadkowej. To oczywiście żarty, nie ma tutaj żadnej spadków i awansów na razie. Acz ktokolwiek to wie. Jest pomysł, aby tutaj były dwie ligi. Zobaczymy, co się z tego urodzi. Bartosz Werno. Ach, uderzył z voleja. Ale piłka nad poprzeczką. Sędzia zamknął na chwilę oczy, nie widział zagrania ręką, no tak bywa, ale znany jest pan Tomek z tego, że potrafi zażartować. Wiadomo, jest 10-0, nie chcę tutaj dobijać całkowicie rywali. 10-0, nie będę już mówił, kto strzelił bramkę do końca. I Bartosz Werno, oj. Jest z nami Rafał Graczyński. Rafał dzisiaj zadebiutował w drużynie Buena Vista. Rafał, 9 bramek.
polujesz na koronę króla strzelców? Nie, to znowu był przypadek. Koledzy pogradali, ja tylko kończyłem i to. Bez tej skromności, powiedz szczerze, jeszcze zostało tutaj 6 kolejek, no masz szansę na króla strzelców. 8 goli miał Tomasz Pawlicki, ty już masz 9. No ale to jest tak, wychodzi, że nie wiadomo jak te weekendy, każdy ma jakieś plany rodzinne, także urlop, nie urlop, także ja jestem tu, mówię, koledze pomogłem, bo ze składem ciężko i kiedy będę mógł, to będę mu pomagał i tyle. Także zapraszamy na kolejne mecze Ligi Wielkopolska, no i życzymy Ci tej korony króla strzelców. Dzisiaj man of the match, czyli Rafał Graciński. Dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.